jest pytanie. No cześć. W tym filmie pogadamy na temat piwa wyglądającego w ten sposób, mianowicie Reds, jakie jest dosyć mocno reklamowane. Na pewno kojarzycie tą nazwę z różnych reklam. Piwo, które jest określane jako te takie dla kobiet, poczuj smak Redsa. Tutaj z boku pisze: zaskakujący w smaku, zapachu i kolorze Reds, Canton Bear, orzeźwiający, a delikatny, słodki, a wyrafinowany, piwny, aromatycznie żurawinowy. Do tej żurawiny będzie fajnie się potem odnieść, co dokładnie wynika w tym smaku żurawinowy, a skąd on się bierze w tym piwie. Czarny, a czerwony, idealny na orzeźwienie w dobrym towarzystwie. Poznaj też unikalny smak innych wariantów Redsa, grapefruit, pineapple, apple, czyli jabłkowe jakieś, potem jakiś tam jakby malinowy. Spróbuj Redsa w nowej, zmysłowej butelce. Ja akurat mam w puszce, wiem, że część z Was zaraz mi napisze, że próbuj piwa w butelce. No sprawa oczywista, te w butelce będą miały inny smak, taki niezanieczyszczony tym całą puszką, mimo że puszka jest od środka w sposób tam jeszcze mikowana, żeby nie wchodziła w kontakt bezpośredni z piwem, żeby była ta bariera ochronna między aluminium. No ale i tak te w puszkach generalnie one lekko mają inny posmak niż te w butelkach. W butelkach mają głębszy i lepszy. Ale mamy akurat w puszce, bo takie się nawinęło pod ręką. Cena tego piwa to było 3,65. 3,65 za ten produkt moim zdaniem bardzo drogo. I udajmy się do jego składników. A w składnikach przeczytamy takie ciekawostki. Jeszcze tutaj tylko Wam powiem, że piwo o smaku żurawinowym. I tu zaraz smerfy ważniaki odniosą się pewnie do tego, że o smaku coś nie znaczy, że jest to zrobione z użyciem takiego czegoś, co jest o smaku. Czyli żurawinowy smak niekoniecznie musi być w składzie żurawina. Ale no nie dajmy się robić w konia, przecież jeżeli jest coś pisze o smaku żurawinowym, to każdy, no prawie każdy od razu myśli, no fajnie, jest w tym pewnie żurawina i to bierze. I oczywiście te smerfy ważniaki, o których mówię często w różnych filmach, w różnych innych osób, właśnie mówią, się tam pultają, że o smaku to nie znaczy, że w tym składzie musi coś takiego występować. Ale większość osób jednak, no pomyślmy, jednak domyśla się, że takie coś powinno występować. Jeżeli coś jest o smaku wiśniowym, to powinny być w tym wiśnie albo sok wiśniowy. Albo coś takiego z prawdziwych wiśni. Natomiast nie robione to w sposób syntetyczny. I udajmy się do składników tego Redsa. Piwo z zaprawą o smaku żurawinowym. Już na początku składu już widzicie piwo nie o smaku, tylko o zaprawą o smaku żurawinowym, czyli guzik, tam będziecie mieli żurawiny prawdopodobnie. Pasteryzowane, alkohol, o co się pytaliście w poprzednich piwach, ten ma 4,5% alkoholu, zawiera schód jęczmienny. I teraz skład. Piwo 91%, następnie zaprawa o smaku żurawinowym 9%, na skład której wchodzi na pierwszym miejscu standardy cukier, następnie woda, następnie kwas cytrynowy i mlekowy, regulator kwasowości, aromat, a gdzie żurawina na razie nie ma, nie? Ekstrakt z czarnej marchwi i na końcu przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu. Ekstrakt z czarnej marchwi to jest jedyny jakiś, powiedzmy sobie, warzywo czy owoc, czy cokolwiek, co by w tym występowało, a gdzie czarna żurawina? Powiedzcie mi, gdzie tu była żurawina? Pamiętajmy, o smaku żurawinowym na skład, który wchodzi, ta zaprawa o smaku żurawinowym na skład, który wchodzi cukier, woda, kwas cytrynowy i mlekowy, regulator kwasowości, aromat, ekstrakt z czarnej marchewki. To powinno być Reds, piwo o smaku prędzej marchwiowym, jeżeli już by było bliżej to prawdy niż żurawinowym. No przecież tu nie ma słowa o żurawinie. A skąd wynika żurawina, jeżeli ktoś zna smak żurawiny? Aromaty. Wcześniej przeczytaliśmy, że były w składzie aromaty. Aromaty sztuczne, syntetyczne, nie wiadomo jakie, podejrzewamy chyba wszyscy, że jednak sztuczne. I ogólnie w składzie, jeżeli miałbym ocenić ten produkt, to powiem Wam tak. Czegoś szkodliwego dla Waszego zdrowia, co od razu można powiedzieć, że jest szkodliwe, kontrowersyjne i tak dalej, nie ma. Aczkolwiek ten napis, który pisze o smaku żurawinowym, jest dla mnie mylący. I to jest oczywiście zgodne z prawem. Oni napisali tak, z tyłu w składzie pisze, z czego wynika smak żurawinowy, mimo że żurawiny nie ma w środku.
I oni nie łamią tym bynajmniej prawa, ale natomiast dla mnie to jest robienie ludzi w balonach i po prostu takie manewrowanie na tej granicy ludzkich skojarzeń, żeby kogoś no tak trochę jakby wyprowadzać w pole. Żurawina pewnie by była znacznie droższa. Otwórzmy piwo, jak ono będzie wyglądało. Mam nadzieję, że mnie tu nie, a nawet się nie spieniło za mocno. I zaraz Wam naleję do szklaneczki. Nawet kolor ten trzyma, pewnie ta marchewka tutaj dorzuciła. Jak widzicie, się za specjalnie ona jakoś mocno nie pieni. A może to fachowość barmańskiego nalewania. Wygląda piwo w ten sposób. Czyli taka barwa bardzo jasno pomarańczowa, między pomarańczem a różem w sumie. Zależy jak to postrzega kolory. Jak smakuje? Jeszcze tego wcześniej nie próbowałem. W smaku powiem Wam tak. Ciężka sprawa. W smaku nie jest złe, aczkolwiek nie jest też jakieś specjalnie dobre moim zdaniem. Ogólnie smakuje, jak kojarzycie, kiedyś piwa cooler były takie. To one miały jakieś tam smaki cytrynowy, potem coli. I jakbyście sobie wyobrazili coolera o smaku żurawinowym, to pewnie coś w ten deseń wyszło. Mi one tak średnio smakuje, nic specjalnego tak naprawdę. Tym bardziej, że wiem, że tu żurawiny nie ma w ogóle, tylko jakaś tam marchewka jest dodana. Oraz nieokreślone aromaty. W składzie bym dał pod względem zdrowia dałbym spokojnie 7. Natomiast pod względem tym, co pisze w składzie, a co pisze na puszce, czyli smak, z czego wynika, dałbym temu 4. Pod względem smaku, dałbym mu około 5-. Pamiętajcie, smak to jest indywidualna sprawa i ja nie muszę, tak jak w niektórych komentarzach się wcześniej pojawiło, chcesz wiedzieć, jak piwo smakuje, udaj się na bloga jakiejś osoby. To co, no to mega komentarze to są. No przecież piwo i smak, jaki Wy odczuwacie, to jest Wasza indywidualna sprawa, czy coś Wam smakuje, czy nie. I ktoś Wam nie może powiedzieć, że to jest dobre i Wy już wtedy myślicie dobre i Wam zaczyna coś smakować. Moim zdaniem takie 5- w smaku dla mnie. I ogólna ocena tego, i tutaj uwzględnię skład, smak oraz cenę, 3,60 bardzo drogą. I to robienie w konia moim zdaniem, czyli piwo o smaku żurawinowym, w składzie nie ma żurawiny. To dałbym temu produktowi taką ocenę w skali od 1 do 10, 5- tak czy siak na koniec. I z mojej strony na temat Redsa o cudzysłowiowym smaku, o smaku żurawinowym, gdzie w cudzysłowie występuje żurawina. To tyle. Jeżeli sami próbowaliście to piwo, koniecznie napiszcie poniżej w komentarzu, co o nim sądzicie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Idę sobie beknąć, bo coś mi się zbiera po tym. Cześć!